Cześć, witajcie. Szefo po urlopie, wypoczęty. Lecimy z vlogiem serwisowym jak co wtorek. Aktualizacja dzisiaj i nie będę się jakoś wielce skupiał na jakimś tam powiedzmy wybranym modelu, ale opowiem Wam o ciekawych przypadkach, które tutaj aktualnie mamy. Przypominam o narzędziu do filtrów. Zaczynamy. Go! Jeszcze na wstępie chciałem przeprosić, ale nagrywam to jednym z naszych dwóch GoPro. Mamy dwa, już się drugiego dorobiliśmy, ale to, którym nagrywam, niestety no, gdzieś tam nam upadło podczas nagrywania i coś się stało ze stabilizacją. Czasami mogą być takie skoki. Przepraszam za to, no ale niestety to drugie gdzieś tam w wyniku mojego niedopatrzenia jest rozładowane, a zorientowałem się o tym, jak je chciałem odpalić. A że chłopaki mają śniadanie, to chcę skorzystać z okazji i Wam co nieco nagrać. Słuchajcie, 7.7.30, pamiętacie, szereg tutaj pracy do zrobienia, zawieszenie przede wszystkim, uszczelnienie siłownika skrętu i to mamy w sumie już zrobione, zostało tylko nabicie akumulatorów hydraulicznych, z tego co kojarzę, chociaż nie wiem, czy one czasami nie były nabijane, to musiałbym spojrzeć w zlecenie, nie mam ściągawki. Tu widzicie, słuchajcie, zdemontowaną turbosprężarkę z korektorem i chłodnicą EGR. A to w związku z tym, że pojechały do sprawdzenia wtryskiwacze i teraz tutaj jest ciekawa sytuacja, nieczęsto taką mamy, trzy są dobre, mogłyby jeszcze iść, a trzy są już z rozjechanymi dawkami, tutaj w dół akurat dawki są za niskie. Tu też jest takie zjawisko, że troszeczkę temu ciągnikowi brakuje koni, tak? No te 10-15 mu brakuje, no ładnie chodzi generalnie, ale tej mocy powinno być więcej, nie wykręcił tyle na hamowni. No i teraz decyzja jest taka, tutaj Łukasz przed chwilą do mnie dzwonił, ciężki orzech do zgryzienia, bo na upartego mógłby jeszcze na tych wtyskach jechać, one lać nie lały, po prostu. No podejrzewam, że jakbyśmy ich nie dali do sprawdzenia, ten ciągnik by pewnie jeszcze jeździł, ale że już są sprawdzone, to decyzja jest taka, że jednak nowe. On też ten ciągnik kupił niecały rok temu. Jest to takie trochę oczko w głowie jego i stwierdza, że woli to zrobić raz a porządnie. Tym bardziej, że tutaj nic jeszcze raczej tykane nie było. Tu nawet nie jest farba ruszona, zobaczcie na rurkach. Wszystko jest w oryginale. Będzie na nowych tryskiwaczach. No z drugiej strony czego chcieć, ciągnik ma 10 lat. Więc moim zdaniem przyzwoicie i tak. Dodatkowo słuchajcie, robimy Łukaszowi fotel. Tutaj czekamy jeszcze z takim siłownikiem, ale Łukasz sobie gdzieś go tam załatwił w super pieniądzach, nawet byśmy nie byli w stanie za tyle mu tego załatwić tak na szybko. Dodatkowy siłowniczek taki gazowy i zestaw rolek to już tutaj od nas. I fotel jest, że tak powiem, jak nowy, jak to zrobimy, tym bardziej, że jest to fotel aktywny, tak? Active seat, bardzo fajny fotel, bardzo się na tym fajnie siedzi, będzie ten komfort taki, jak ma być. Co jeszcze tutaj, słuchajcie, mamy do zrobienia? Jest do zrobienia tutaj jeszcze z tyłu wyciek, za szybko złączy. To jest taka, powiedzmy, przypadłość, tym bardziej jak już ciągnik ma trochę lat. Z tyłu tutaj podnośnik jest w ładnym stanie. Nie musimy tutaj nic zrobić. Widać po prostu, po tym ciągniku, że on tyle się w życiu jeszcze nie napracował, co jest w sumie no, pocieszające, no bo by nie patrzeć, to no, taki ciągnik można ładować kupę kasek, już był trochę sfatygowany. Jeszcze z takich rzeczy, które zrobiliśmy i to też, słuchajcie, jest taka troszeczkę przypadłość takich ciągników już w tym wieku. Warto zwrócić uwagę, faktycznie przypominam to już teraz po raz któryś, na przystawkę przedniego napędu, tam też brakowało ciśnienia, a był taki pierścionek, chyba pęknięty nawet z tego co kojarzę i tam troszeczkę to ciśnienie uciekało. Paweł to w zeszłym roku na jesień, jak był u Łukasza na przeglądzie P50, wychwycił, no i też przez to ten ciągnik jak do nas trafił, to tu już od razu wiadomo było na wstępie, że też trzeba do tego zajrzeć. Zawory mamy ustawione, tu była faktycznie taka korekta potrzebna, no, tak jakby gdzieś tam niektóre zawory wymagały tej korekty większej.
I mamy jeszcze tutaj, słuchajcie, taką zagwostkę, to też by chciał mieć Łukasz tak to już dopieszczone, dopilnowane. Jest tu gdzieś z tyłu, w okolicy, gdzieś tam miski, wyciek. I teraz my nie wiemy do końca, czy ten wyciek jest z uszczelniacza tylnego na wale korbowym, czy jest między właśnie miską a blokiem silnika, czy może jest gdzieś tutaj spod tego korka, gdzie też jest podejrzenie i może gdzieś ten olej gdzieś tam się wydobywa i leci sobie do tyłu, bo tu jednak wentylator, słuchajcie, jest dość wydajny przy tych ciągnikach. Nie wiemy tego. Mamy to teraz wyczyszczone i plan jest taki, że Paweł sobie złoży ten ciągnik. Nie wiem, czy jutro, czy tam pojutrze, powiedzmy, i odpalimy go, zagrzejemy i będziemy sobie tu po prostu lukać, no jak to z tym wyciekiem w końcu jest, bo jest takie ryzyko, że trzeba będzie unieść ten silnik i ten wyciek zrobić. No paskudna rzecz, będzie potrzeba trochę godzin na to, żeby to ogarnąć, ale no jednak ten olej gdzieś tam skapuje, nieładnie to wygląda. Pewnie błahostka, ale no niestety będzie trzeba na to trochę energii poświęcić. Dodatkowo zalejemy go nowym płynem, wymienimy olej też w zwolnicach przednich i w moście. No tu Łukasz dał nam, wcześniej u nas zamówił, w kabinie leżą baniaki z płynem i z olejem. No i byłoby, słuchajcie, to wszystko. No jeszcze musimy wiązkę i izobasy zabezpieczyć. No tu sobie Łukasz na szybko przeciągnął z poprzedniego swojego ciągnika. O, tu jest wiązka, ale tak na szybko jest tylko przypięte. Chcemy to gdzieś tam poukładać. Nawet Łukasz sam tu sugerował, żeby to zrobić. I to myślę, żeby było tyle. No ale słuchajcie, z małego przeglądu zrobi się kwota, no bo i same wtryskiwacze tutaj trochę pociągną. I tych godzin parę jednak potrzeba. Fotel, zawieszenie, no i pewnie z 30 parę pstryknie. Ale z drugiej strony ciągnik jest u nas i też Łukasz mówi, żeby nie jeździł co 3 lata, to taka decyzja, że robimy to już. Dobra, teraz tutaj mała zmiana. Tu był AutoPower 6920. Tam jest taka aktualizacja, słuchajcie, że po złożeniu skrzyni, odzyskaniu ciśnienia systemowego, zdiagnozowaliśmy to bardzo już sprawnie, bo w pół dnia błąd nas zaprowadził do hydrostatu, a konkretnie do sterowania hydrostatem, do serwomechanizmu. Tam są takie elektrozawory i okazało się, że jest tam, no jest uszkodzony ten serwomechanizm, no i trzeba ten hydrostat naprawić. Naprawa tego hydrostatu, słuchajcie, nie tania, bo w podobnych pieniądzach może by się udało dostać regenerowany hydrostat z właśnie z, gdzieś tam z ZZF-a czy z Boscha, już teraz nie wiem, bo wiem, że Bosch Rexroth to robi akurat, te hydrostaty, ale no też ten termin oczekiwania dosyć długi i nie wiadomo, czy by się udało. Tutaj chłopaki zdeklarowali się, że w 2 tygodniach powinni nam to ogarnąć, także już niedługo pewnie będą dzwonić, że jest do wysyłki i mamy tam przedpłacać. No i myślimy, że to jest właśnie ta przyczyna, że właśnie ciągnik zgłaszał ten właśnie, że błąd, no ale to w momencie dopiero, gdy chciał jechać i mógł jechać, bo miał ciśnienie, ale hydrostat go rozłączał. Tak można by to potocznie, w skrócie powiedzieć, po, że tak powiem, prostym językiem. Tutaj 6120 i zabieg pod tytułem kasujemy luzy na tych swożniach, które łączą nam dyfer z ramą, bo tak jak pamiętacie, wszystkie modele aż do 66 w serii 6000 mają to na ten sposób zrobione. Tu musimy wyspawać te otwory, akurat metodą wyspawywania. Lepiej by było zrobić to na tulejkach, bo to było jeszcze lepsze niż nawet fabryka, bym powiedział, jakby twarde tulejki tutaj wbili. No ale jest to droższe wtedy, bo same tulejki i ten jakby czas, który by też tutaj, że tak powiem, upłynął, no bo ciągnik jest rozebrany, jutro przyjeżdża tutaj pan od tulejowania, a jakby robił tulejki, no to nie zrobiłby tego jutro, bo tak to zrobi jutro to. Czyli wyspawa i my to pojutrze już będziemy zjeżdżać z powrotem, ale wtedy byśmy dodatkowo tydzień czekali za ulepszeniem materiału, bo on by musiał je szybko wystrugać pod wymiar, dodatkowo dać do ulepszenia, a tydzień na to schodzi jak nic, nawet półtora, w zależności tam od kolejek i obłożenia prac tam powiedzmy w tych firmach, które to hartują, ulepszają. A tutaj jednak też koszty klient liczy. Dodatkowo wymiana wtryskiwaczy prawdopodobnie, oddaliśmy je do sprawdzenia, dzisiaj będzie wynik. Parę prac przy układzie wentylatora, pasek i rolka chyba jest do wymiany z tego co kojarzę. No i tak z grubsza ciągnik myślę, że będzie jeździł. No jest tam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ja nie pamiętam też wszystkiego, słuchajcie. No ale
To są takie główne tutaj jakby elementy, które są do wykonania, czyli właśnie ten luz, tam z przodu przy silniku wtryski, układ wentylatora, filtry, oleje, nawet chyba nie wszystkie, tam kabinowe chyba są nie najgorsze, no i ciągnik musi jechać do pracy. 6920, ten, który stał, słuchajcie, tam z boku, tam robiliśmy skrzynię biegów, robiliśmy też tylne zwolnice, z tego co kojarzę. Wymiana wtryskiwaczy była, bo były całkowicie do wymiany, regulacja zaworów. Tutaj Tomek nie chce za bardzo robić wszystkiego, czyli też nie chce robić zawieszenia, ale jest tu problem taki, że to zawieszenie faluje i no i on nawet nie do końca chce to robić, ale stwierdziliśmy, że jak trzeba, to nawet nam to zapłaci najwyżej później, bo tam mu się jakby budżet kończy już, ale no jak to może być, że z agrodewy jedzie ciągnik na takim falującym góra-dół TLS-ie? Tak być nie może, więc zrobimy mu to po prostu. Tam jest prawdopodobnie problem w bloku zaworowym, ale jeżeli to się potwierdzi, no to też wam o tym powiem. No i mamy jeszcze tutaj problem z elektryką. Gdzieś nam po prostu wzrasta napięcie w momencie włączenia świateł. Alternator wygląda na to, że jest ok. Gdzieś prawdopodobnie jest jakieś zwarcie i taki problem się rodzi. No i wtedy maszyna byłaby do wydania. I tu jeszcze zostanie Tomkowi ten podnośnik, o którym też mówiłem, że no na upartego on jeszcze może na tym jechać. Gorsze wymienialiśmy, więc no jest wyczaskany, ale trudno, to też są pieniądze, a wiadomo, wiemy jak dzisiaj jest z pieniędzmi w rolnictwie, a może być jeszcze gorzej, też trzeba te pieniądze szanować, nie można, że tak powiem, wydawać więcej niż się ma i zostanie pokasowanie luzów na TLS-ie i będzie ok, słuchajcie, także maszyna na ukończeniu, myślę, że dzisiaj, jutro powinien być finish. Wjechał nam kolejny ciągnik według kolejki oczywiście, 7810. No i tu jest szereg prac. Ja nawet powiem szczerze wam, że nie wiem, zaczynamy od przeglądu P50. Tam jest sporo takich uwag, na co mamy zwrócić uwagę, takich już spostrzeżeń klienta. Ale żebym ja wam to zaraz przeczytał, no to film już by trwał ekstra 10 minut, więc może sobie odpuśćmy. Takie ogólne, kapitalne ogarnięcie tego ciągnika. Ciągnik jest TLS-em, także wersja ta bogatsza. Jak na tamten rocznik, ale jeszcze półbiegi, że tak powiem, mechaniczne, z tego co widzę, to tym bardziej. Tu musimy po prostu trochę włożyć serca w ten ciągnik, bo też klient chce nim jeździć, nie chce go sprzedawać, to ma być koń pociągowy w gospodarstwie, także nie dziwi mnie to. No i teraz słuchajcie, idę tu obok, poczekajcie. Ciszę sobie, słuchajcie, radio. Chłopaki zawsze lubią sobie słuchać radia. Zapalę lampy. I teraz tak, 6620 naszego dobrego klienta. No tutaj już powiedzmy od jakiegoś czasu były takie obserwacje. Słuchajcie, wyciekło właśnie spod korektora wydechowego. Wczoraj chłopaki pomierzyli ciśnienia i czwarty cylinder wypadł nam bardzo słabo, ale po nalaniu uszczelniacza podniosło się to ciśnienie. Tam chyba o, już nie pamiętam, 4 bary. Albo 6, już teraz nie pamiętam. Musiałbym gdzieś zajrzeć w tą kartkę, słuchajcie. Gdzieś ta kartka tutaj jest. Chłopaki chyba tam ją wsadzili do kabiny, już teraz nie chcę tam wchodzić. Wtryskiwacze pojechały do sprawdzenia, bo też tu jest podejrzenie, że one też są kiepskie, te wtryskiwacze. No i teraz wyceniamy tutaj Arkowi, co by było, gdybyśmy jednak zdjęli tą głowicę, żeby ją dać do zrobienia, bo tu na pewno ten olej też się bierze stąd, że leci prowadnicami, tak, leci uszczelniaczami od zaworów, no więc głowica byłaby do zrobienia. Sama w sobie pewnie jeszcze nie przepuszcza płynu, w sensie no nie ma przedmuchu, nie ma wydmuchanej uszczelki, no ale mamy podejrzenie, że tam jednak jest na dole gorzej, bo skoro płyn nam uszczelnił dół, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś tam na pierścieniach może już być nieszczelność. Arek chciałby ten ciągnik mieć zrobiony, bo uważa, że ten ciągnik jeszcze posłuży mu. On robi dużo takich prac z rozsiewaczem i opryskiwaczem. Nie musi mieć tutaj do tych prac ciągnika za 500 000, a ten naprawdę wykonuje pracę. Ciągnik też otrzymał, słuchajcie, te nasze lampy LED-owe, te owalne, właśnie w zeszłym sezonie. Namówiliśmy tutaj Arka, żeby założył sobie komplet tych lamp, no i mówi, że generalnie pytają mu się sąsiedzi, jak, co, skąd ma te lampy, bo faktycznie efekt jest piorunujący, no ale też są założone lampy wszystkie, tu chyba 10 z tego co kojarzę, z przodu 6 i z tyłu 4.
robi to robotę faktycznie, a też odciąża instalację, bo jednak pobór tej lampy, a pobór zwykłej H3 no, jest dużo, dużo mniejszy. I to są też te lampy, słuchajcie, dedykowane właśnie pod premiumkę, pod 30, gdzie właśnie no, nie głupieją nam później, nie głupieje nam sterownik, nie wywala nam komunikatów. Tu pewnie będzie jeszcze do zrobienia sprężarka powietrza, też już opocona, czyli ona gdzieś tam puszcza, bierze może olej nawet. No i teraz jeszcze wracając do ciągnika, jeżeli zdejmiemy głowicę, okaże się, że tam będzie gorzej, no to właśnie wyceniamy taki gorszy scenariusz Arkowi, żeby ten silnik zrobić kompleksowo. W najgorszym wypadku, a w najlepszym po prostu, na przykład nie wiem, może nie trzeba będzie ruszać wału, może tylko wymienimy zestawy naprawcze i będzie fabryka. Jest tu jeszcze do zrobienia zawór hydropneumatyczny przy tym ciągniku. Tam żeśmy kiedyś Arkowi wsadzili zestaw uszczelnień, co jest dość niskim kosztem, ale niestety nic to nie daje, więc tutaj będzie konieczność jednak założenia nowego tego zaworu, bo to jest trochę większy koszt, no ale prawdopodobnie tam już w obudowie jest problem, brakuje wymiaru i on też jest taki aluminiowy trochę ten zawór częściowo, więc tam pewnie też wiek robi, że tak powiem, na minus. To jest aluminium, wiadomo jak to się zachowuje gdzieś tam z biegiem lat, no i tego już się zrobić nie da. Mamy jeszcze tutaj parę rzeczy w elektryce do zrobienia, do poprawienia. Kabina nie do końca działa tak powinna, cały czas jakiś tam błąd się wyświetla, więc tutaj na pewno musimy to Arkowi dokończyć. No i tak byłby ciągnik, że tak powiem, do szyku. Ładny ciągniczek, słuchajcie, bardzo zadbany, pewnie ma wieku i pewnie ma godzin, ale bo to pewnie początek 2000 lat, no ale zadbany ciągnik, dopilnowany, wszystkie wymiany, wszystko tutaj Arek robi na czas i to się właśnie chwali, że właśnie sprzęt nie jest stary, ale jest zadbany. Być może to jest pierwszy remont tego silnika, ta uszczelka była tu robiona raczej, no ale jak się okaże, że trzeba będzie rozebrać układ korbowo-tłokowy, to też zobaczymy, bo jeżeli tam są oryginalne te tłoki, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten silnik to jest jego pierwszy remont. No i 6300 też naszego dobrego klienta, pana Marka, to jest chyba jedyny ciągnik u niego, od kiedy właśnie serwisujemy mu ciągniki, przy którym no, nie robiliśmy za wiele, tam były tylko doraźne jakieś takie usterki usuwane, żeby ciągnik mógł jeździć, tam wiem, że był problem z wałkiem raz, było trochę problemów gdzieś tam z prądami właśnie, ale teraz trafił już na większą bolączkę, bo tak jak widzicie na zdjęciach, rozpadł się tłumik drgania, to że tu starego typu jeszcze jest gumowy, się trochę narobiło bigosu, ciągnik w ogóle stracił wszystkie funkcje życiowe, oprócz tego, że silnik pracował, nie było nic, no bo wiadomo, że połączenie silnika ze skrzynią zginęło. I to jest naprawione już, bo ciągnik miał być gdzieś tam przeznaczony na jakiś zabieg w szkółce, ale pan Marek sobie poradził, gdzieś tam pomoc sąsiedzka zadziałała, pożyczyli ciągnik, sobie to ogarnęli i mówi, żebyśmy już mu to do końca tu zrobili. Także mamy jeszcze tutaj kilka rzeczy do zrobienia. Być może trzeba będzie ręczny odtworzyć, tam będą pewnie taśmy potrzebne. Jest tutaj właśnie w tej elektryce jeszcze do dokończenia parę rzeczy. Wysłaliśmy już dzisiaj, słuchajcie, BIF do naprawy. To jest taka, słuchajcie, bolączka tych ciągników. Nie? Jednak wiek tych ciągników no, nie jest mały. Sami zobaczcie, taka jest dziura, no nie ma nic. Licznik będzie się naprawiał, bo tam nie było w ogóle funkcji życiowych, ani nie działały tak naprawdę podświetlenia, ani kontrolki, ani motogodziny, ani temperatura i to też obiecaliśmy sobie z panem Markiem, że właśnie zimą to opanujemy. Nie wiem, czy jeszcze coś tam nie będziemy robić w kabinie właśnie. Aha, wiem, oświetlenie musimy odtworzyć, bo prawdopodobnie tu też jest problem z instalacją od oświetlenia. Musimy częściowo pewnie panu Markowi pewnie trzeba będzie wymienić niektóre lampy na LED-owe, żeby tą instalację też trochę odciążyć, tak żeby oni mogli też gdzieś tam, gdy łapie ich zmierzch, a przecież teraz jeżeli zimą robią jakieś zabiegi, no to ten zmierzch łapie ich dość szybko, no bo to tam wiadomo 16, no teraz powiedzmy do 17 jest widać, ale to potem już trzeba o światłach robić, a czasami trzeba coś skończyć. No i to oświetlenie trzeba odtworzyć, a to też będzie łatwiej później na przeglądzie pewnie. No i tyle by to było, słuchajcie. A wiemy jeszcze co do zrobienia, słuchajcie, to jest też taka bolączka tych ciągników, napiszcie w komentarzach, ale widzimy, że wszystkie ciągniki serii 0 i serii 10
czyli ciągniki z mechanicznym, ręcznym gazem i mechanicznym nożnym przeważnie. To są ciągniki, które właśnie mają niedomagania w tych obszarach, a szczególnie jeśli chodzi o ręczny gaz. On jest zespolony z pedałem i tam są takie cięgła właśnie pod kabiną tutaj. One przechodzą na tą stronę, tu na lewą i idą do silnika, tak? Tutaj, do pompy. Sterują cięgiełkiem przy pompie. No i tu jest problem taki, że te połączenia tam na tym drążku pod kabiną są aluminiowe. Różne takie właśnie jakieś tam zakówki, końcówki. To jest też na tulejkach zrobione i tam są luzy. Po prostu tu przebieg i wiek powoduje, że to nie domaga. I właśnie jak robimy ciągniki i przechylamy gdzieś kabinę, tak tutaj potrzebowaliśmy przechylić, to od razu chłopaki sobie tam porobili zdjęcia. Ona nie jest też jeszcze chyba podokręcana do końca ta kabina, bo miał w sumie jechać ten ciągnik na szybko do roboty, a my mieliśmy sobie resztę części domówić, bo tutaj jak już jest tyle zrobione, no to tę kabinę najwyżej przechylimy jeszcze raz, więc będzie trzeba to dokończyć. No może szkoda, że tak wyszło, bo jakbyśmy od razu wiedzieli gdzieś tam, może to nawet takie niedogadanie, brak komunikacji też wyszedł, bo mieliśmy braki kadrowe, mnie też nie było akurat na miejscu i może byśmy w ogóle tej kabiny nie opuszczali, no ale za późno też ta informacja chyba przyszła, że będzie jednak niepotrzebny ten ciągnik, że możemy go do końca zrobić, czyli chłopaki zdążyli tą kabinę posadzić, no ale to nic, podniesiemy jeszcze raz najwyżej, wiemy co zrobić i ten gaz też będzie działał, co jest bardzo dobre, bo tutaj no często gdzieś tam na tym ręcznym gazie właśnie pan Marek mówi, że pracują, to by im też ułatwiło, słuchajcie, życie. Ciągnik już leciwy, widać, że lekko nie miał w życiu, trochę się narobił, ale jest potrzebny na tym ogumieniu, właśnie na wąskich oponach, na wąskich kołach. Potrzebuje klient podnośnik przedni do jakiejś tam maszyny, pewnie specjalistycznej, z tego co wiem. On ma też wałek, bo on jest zakaz wymontowany, ten przedni wałek. Tam jest jakaś awaria w tym wałku, trzeba by pewnie zainwestować trochę w niego. Ale gdzieś tam w planach jest, żeby go odpalić, bo też jakaś maszyna tam chyba jest, która mogłaby współpracować z tym ciągnikiem. Dobra, myślę, że to wszystko. Na szybko zakończymy. Zrobiło nam się 20 ponad minut. Myślę, że nagram wam też krótką aktualizację, bo zrobiliśmy kombajn wczoraj. Tak jak widzicie, wyjechał z hali, a zajmował no, tutaj 4 stanowiska od ciągników. To jest właśnie minus zrobienia zimą kombajnu dla nas, no bo nam blokuje to bardzo halę, a no, zimą nie możemy robić przed halą częściowo. Latem można by to tak pogodzić, że część zrobić przed halą sobie rzeczy, a potem wjechać do hali na jakieś tam takie rzeczy, które już muszą, że tak powiem, się dziać pod dachem, w bardziej sterylnych warunkach. No ale no, nic nie poradzimy. Ale kombajn zrobiony, znowu coś tam trzeba było przy nim pogrzebać, otrzymał nowe wtyskiwacze, jest naprawiona instalacja elektryczna, hydrauliczne rzeczy też są porobione, tam wysiadły jakieś funkcje typu załączanie mocarni, udało się chłopakom to jakoś opanować, co mnie cieszy. No i tyle, i myślę, że kolejne 800 hektarów będzie mógł w tym roku wymucić, oby. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Zapraszam na pewno na piątek na vlogasa o częściach do Karola. A jak mi się uda coś dograć, to w międzyczasie dostaniecie jeszcze jeden vlog serwisowy. Dobra, trzymajcie się. Cześć.